5 i 6 sierpnia 2017 roku dzięki uprzejmości władz miasta Jastrzębie-Zdrój, przychylności mieszkańców oraz pomocy instytucji państwowych organizatorzy, ekipa ATEM Rally i Race GC przygotowali dla zawodników 9 odcinków drogowych o nawierzchni asfaltowej, których długość wynosiła łącznie 45 km OS-owych. Pierwszy dzień rajdu rozpoczął się od odbioru administracyjnego, potem załogi udały się na badanie kontrolne, a następnie na zapoznanie z trasą. Sobota zakończyła się 3-kilometrowym prologiem przebiegającym ulicami miasta. Start, meta, jak i serwis dla załóg został sytuowany na terenie hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Jana Pawła II. Na starcie pojawiło się 61 załóg. W klasie czwartej po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna załoga Florian Wójcik-Mirski i Marcin Kaleciński, wygrywając również klasyfikację generalną rajdu. Na drugim miejscu Troszok Kabierz, a podium uzupełnił Chotarski Gurtler. Tak, bardzo zadowolony, szczęśliwy, bardzo odcinki wymagające, trudne, zwroty akcji, sytuacji, niektóre odcinki przegrane, niektóre wygrane. Jesteśmy na mecie piersi póki co i się cieszymy. Gratuluję! Auta marki BMW wystartowały w klasie siódmej. Zwyciężyła załoga Szpunar Polak. Druga pozycja to Rączka Koło Tyło, a podium uzupełniła ekipa Jarząbek Jarząbek. Mega zadowolony, trzecie miejsce w klasie, bez strat, rewelka. Tak, najdłuższy rajd i muszę przyznać, że to taki prawdziwy rajd, naprawdę kultowy, fajny. Klasa trzecia padła łupem załogi Watras Kluczewski. Drugie miejsce to Szturc Cymorek, a na trzecim ukończyli Kwiczala Smyczyk. Jak najbardziej, jesteśmy w ogóle pod wrażeniem tak naprawdę tego, jak zorganizowaliście imprezę odcinków. Po prostu nie podejrzewaliśmy, że może być tak fajnie. Czuliśmy się mega fajnie na odcinkach, super trasy. Naprawdę przede wszystkim dla Was, dla Was wyrazy uznania. Rywalizacja bardzo, naprawdę bardzo zacięta, mega nam się podobało. Super. Fajnie, że macie tutaj kogoś, kto to umie zorganizować. Mieszkańców, którzy to w miarę są w stanie tolerować. Naprawdę też podziękowania dla nich. Impreza moim zdaniem hit. Gratulacje największe dla Was za organizację takiej imprezy. Klasę drugą zdominowała załoga Wypych Szumny, jednocześnie zdobywając genialne drugie miejsce w generalce. Drugie miejsce w klasie to Plinta Jawor, a na trzeciej pozycji stawili się Glenc i Marek. Nie jechałem jeszcze takiego rajdu. Muszę przyznać, że chylę czoło przed Wami. Tak trudny rajd. Opona zrobiła robotę. Jechaliśmy do samego końca. Mariusz dyktował w tempo. Bez żadnych przygód. Jesteśmy na mecie i myślę, że z dobrym wynikiem. W klasie pierwszej zwyciężyła załoga Kociołek Stipek, miejsce drugie to Gluza Gluza, a na trzeciej pozycji zameldowali się Goździk Boncela. Bardzo ciężko, odcinki wymagające, szybkie, techniczne. Było dużo syfu i druga tura odcinków była mokra i z lekkimi problemami, ale daliśmy radę i z tego co wiem, prawdopodobnie zakończyliśmy rajd jako na trzecim miejscu w klasie. Klasa szósta to klasa Cento i tu wygrywa Kubica Lanuszny. Drugie miejsce to Marczyk Klimasara, a na trzecim melduje się załoga Matufa Gumbas. Odcinki mega, takiego rajdu jeszcze my nie jechali. No i jakby nie zrobicie, to nie pojedziemy pewnie takiego fajnego. Klasa piąta to klasa markowa 126P i tu tym razem na mecie stawiła się tylko jedna załoga, a jest to Rafał Telega i Jarmila Wlach.
Rajd rewelacja, godny polecenia, będziemy polecać w Krakowie, żeby przyjeżdżali do Was. Super organizacja, super zorganizowane, zabezpieczone, policja, ludzie, wszystko ekstra, super. No super, no. Najeździliśmy się tak, jesteśmy cali mokrzy, ale tyle kilometrów zrobić to naprawdę super, super frajda. Niech żałują ci, co nie przyjechali, bo takich rajdów w okolicy po prostu nie ma, no. Warto było 400 kilometrów przejechać? Warto, nawet i 600 bym przyjechał. Zapraszamy na kolejną rundę, która rozegra się już 1 października na terenie gminy Harzlach. Przygotowaliśmy dla Was dwa odcinki specjalne o długości 3 km i 4 km, pokonywane czterokrotnie. Są to trasy, po których nie mieliście jeszcze przyjemności jeździć podczas naszego pucharu, zatem mamy nadzieję, iż przypadną Wam do gustu i sprawią, iż na Waszych twarzach zagości uśmiech. Podczas 5 rundy zostaną przyznane puchary za klasyfikację generalną rajdu oraz sołtysi z dwóch sołectw, na których drogach będzie przebiegał rajd, przyznają puchary dla załogi za najbardziej efektowny przejazd odcinka. Przypominamy, iż startujemy w kombinezonach jednoczęściowych. Więcej informacji na stronie rajdowypucharsnowska.pl.